Witam panie Jarku. Jesteśmy w miejscowości Niesusz. Proszę mi opowiedzieć, jak przebiegają remonty ulic i tak dalej. Remonty, ewentualnie modernizacja ulic przebiega bardzo, bardzo opornie. Dlaczego? Dlaczego? W 2011 roku w grudniu zostaje wprowadzony zapis dokumentacja na przebudowę ulicy Wyspiańskiego. Sprzeciwiam się temu z uwagi na to, iż tej ulicy i tak nie moglibyśmy remontować. Z uwagi na to, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ulicy Wyspiańskiego będzie robić dopiero za 3 lata. Czyli to by było wyrzucanie pieniędzy w błoto w 2013 roku, jeżeli w tym roku byśmy tę ulicę robili. A za 2-3 lata MPS by tą ulicę po prostu rozwalał. To nie ma koordynacji między Urzędem Miejskim, wydziałami, a właśnie spółkami? No z tego co widać nie ma i chyba no, co niektóre osoby w Wydziale Inwestycji po prostu nie wiedzą, jakie spółki mają zadania na najbliższe lata. I tutaj był mój wniosek o zmianę i zapis dokumentacja na ulicę Matejki od ulicy Wyspiańskiego do ulicy Wyspiańskiego po łuku, czyli praktycznie cały łuk ulicy Matejki. Z uwagi na to, że MPEC w tym roku, na początku roku, w okresie można powiedzieć letnim, miał wymieniać ostatni odcinek centralnego ogrzewania i wtedy można by było ten łuk po prostu długości gdzieś 1500-1700 metrów po prostu zrobić tak jak należy, czyli schodnikami, z nowymi krawężnikami, jak również z dwoma warstwami na drodze. A w obecnej sytuacji Skanska chce już kłaść na wierzchnię, czy jak to jest? Ja tutaj powiem tak, że w styczniu 2012 roku, 25 stycznia, wchodzi dokumentacja, ale wchodzi dokumentacja na całą ulicę Matejki. Tutaj ponownie na sesji Rady Miasta poruszyłem tę sprawę, iż nie możemy robić całej ulicy Matejki, gdyż na odcinku od bloków, czyli od ulicy Hełmońskiego do Wyspiańskiego, MPEC również nie będzie wymieniał centralnego ogrzewania. Niestety prezydent Waszkowiak powiedział, że jeżeli będziemy robić, to będziemy robić całość. Tutaj jeszcze wychodzi inna sprawa, że na skrzyżowaniu ulic Wyspiańskiego Matejki musi być rozwiązane skrzyżowanie, czyli tak zwany łącznik od Matejki do ulicy Gajowej. Niestety weszło to do dokumentacji, cała ulica Matejki. No i od tego czasu praktycznie zacząłem chodzić po wszystkich firmach, czy do wszystkich firm, spółek, które mają tutaj uzbrojenie, aby pewne tereny, pewne rzeczy pociągnąć, aby pewne rzeczy od razu modernizować przy remoncie tej ulicy. Odnośnie koordynacji między spółkami a urzędnikami miejskimi, tutaj można zauważyć po ostatnim wpisie pana, że jest jakiś problem. Jest problem i to duży. Niestety ja o tym mówię, tak jak powiedziałem, praktycznie od 2011 roku, bo nie jestem człowiekiem, który w jednym roku po prostu w mieszkaniu u siebie będzie malował dany pokój czy mieszkanie. W następnym roku zrywał tynki, bo mi się nie podobają. Tynkował, malował, a na trzeci rok pomyślał o tym, że ojejku, trzeba było jeszcze instalację elektryczną wymienić, ewentualnie coś innego. I z tego co widzę i obserwuję, będąc radnym, tak się dzieje w wielu przypadkach w mieście. I tutaj wrócę do ulicy Matejki. Kiedy ulica Matejki weszła w dokumentację, zacząłem jeździć, pisać listy przede wszystkim do MPEC-u i do energetyki. I tutaj była taka sytuacja, że MPEC nie chciał, nie miał zabezpieczonych środków, mimo że miał dokumentację, na wykonanie odcinka 350 metrów od ulicy Hełmońskiego do ulicy Wyspiańskiego. No, tych spotkań mam zapisanych, udokumentowanych kilkanaście. Pod koniec kwietnia otrzymałem dokumentację z Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, jak będzie przebiegała przebudowa ulicy czy sieci centralnego ogrzewania w ulicy Matejki do ulicy Wyspiańskiego. Pojechałem z tą dokumentacją do pana prezydenta Nowickiego i postawiłem ultimatum, jeżeli no niestety nie załatwi z MPC-em po prostu tej sprawy, no to chyba będę musiał to zgłosić do
lokatu, jako niegospodarność miasta. No nie można po prostu robić czegoś, co za 3 lata będzie to rozwalone z uwagi na to, że ktoś o czymś po prostu nie pomyślał. Udało się to załatwić, po 3 tygodniach spotkał mnie prezes Jarecki na jednej z uroczystości i powiedział, że nie wiem jak to załatwiłem, ale no niestety to centralne ogrzewanie będą musieli wymieniać główną sieć do ulicy Wyspiańskiego. No i w sumie pochwalił mnie za to, bo uważał również, że jest to logiczne, tak? Ale tutaj się zaczyna kolejny temat, za którym również chodziłem, pisałem listy, rozmawiałem z szefami, konkretnie z firmą Energa, a mianowicie chodzi o słupy energetyczne, które stoją w ulicy, w chodnikach, ewentualnie w granicach posesji na ulicy Matejki, aby energetyka wymieniła, przygotowała dokumentację, zabezpieczyła środki finansowe i również całe osiedle, szczególnie ulicę Matejki, która będzie po prostu modernizowana, aby po prostu również tą sieć, no mówiąc tak kolokwialnie, skablować, tak? Czyli ten odcinek. Z tego, co pan mówi, z tego, co można zauważyć na wpisach i w różnych dokumentacjach, to, co powinien robić wydział, co powinny robić wydziały w Urzędzie Miejskim, to zajmuje się pan tym wszystkim. Koordynacja, pisma, rozmowy ze spółkami. Panie Jarku, za co prezydent płaci urzędnikom? No tutaj jest właśnie to pytanie. Jeden pan dyrektor, o ile się nie mylę, pan dyrektor Krawiec powiedział mi, że ja mam kompletnie rację, tak? W 100%. Tylko no niestety nie jestem stroną do rozmów. Stroną do rozmów jest Urząd Miasta, który jest przede wszystkim głównym inwestorem, ale no ja jako człowiek, który, ja zawsze powtarzam, że nie jestem politykiem, tylko jestem gospodarzem, nie pozwolę i to nieważne, czy to jest mój okręg, czy są jakieś sytuacje na terenie miasta, które również zgłaszam, tutaj mogę kilka przykładów podać, że po prostu no nie możemy robić czegoś, co za chwileczkę będzie to rozwalone, jeżeli nie wyrabiamy się, tak? Z wykonaniem pewnych rzeczy, modernizacji w ciągu roku czy dwóch, róbmy to w 3 lata, czy w 4, a nawet w 5, ale niech to będzie kompletnie wszystko skoordynowane i to, co należy, powinno być odpowiednio wcześnie powymieniane. Ja tutaj chcę powiedzieć, że również no, rozmawiałem z prezesem przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, gdzie również prosiłem pana prezesa o to, aby powymieniać wszystkie przyłącza na tym odcinku od Matejki do Wyspiańskiego, gdyż te przyłącza mają po 40 lat. No otóż to. Następne pytanie za minutę. Następny temat. Tutaj chciałem poruszyć jedną sprawę, a mianowicie w 2011 roku pan radny Czesław Łajdecki bardzo mnie prosił, abym poparł remont ulicy Żwirki Wigury. Powiedziałem, że no niestety panie Czesławie, nie poprę tego projektu, tego punktu do budżetu z bardzo prostej przyczyny. Dla mnie nie jest sztuką na ulicy Żwirki Wigury zrobić chodniki, zrobić ulicę, gdyż wiem jak wygląda sieć kanalizacyjna, nie ma tam odpowiedniej kanalizacji deszczowej. I panie Czesławie, niech pan mnie zrozumie, to są, mówię, nasze pieniądze, należy najpierw zrobić, wymienić całą infrastrukturę w środku, w ziemi, tak, pod ulicą, w chodnikach i dopiero później ewentualnie możemy myśleć o tym, aby tą ulicę zrobić. No i ta ulica jest praktycznie w tej chwili modernizowana, z tym, że tak jak powiedziałem, wszystkie rzeczy są powymieniane. A w ten sposób, a zawsze było odwrotnie. Może nie odwrotnie. Czasami jest tak, że radni po prostu chcą się czymś wykazać, tak? I po prostu no jest sprawa na przykład zrobienia chodnika, czy zrobienia ulicy, tak? Tylko nikt o tym nie myśli, jaka jest infrastruktura w ziemi, tak? Pod wykonywanymi po prostu pracami. I dopiero po jakimś czasie przychodzi ktoś po rozum do głowy, że niestety, Boże, co my zrobiliśmy? Tam jest wszystko stare, ale trzeba to od nowa robić. No panie Jarku, ale za to wszystko później, za parę lat, będzie rozkopywana jezdnia, ale za to zapłacą podatnicy. No za to zapłacą podatnicy. Ja po prostu nie chcę do tego dopuścić. Dlaczego ja walczę tego, czy walczę, bo czasami już, tak jak mówię,
nie jestem stroną, tak, w tej walce. Jestem człowiekiem, który po prostu no, tylko podpowiada, co należy zrobić. Gdyż, jeżeli chodzi o tą sieć energetyczną, gdyż wielu mieszkańców właśnie prosiło mnie o to i nawet było już zadowolonych, że ta sieć energetyczna zniknie, gdyż są kładzione nowe kable, tak? Ale wytłumaczyłem im, że te kable, które są kładzione, to nie jest sieć energetyczna, tylko nowe oświetlenie uliczne. I po prostu byli no bardzo zdziwieni, zbulwersowani. Dlaczego nie będzie nowej sieci energetycznej? Czy nowej sieci energetycznej nie będzie, tego nie wiem. W dniu wczorajszym jeszcze rozmawiałem z dyrektorem w energetyce, czyli 10 września. Do dnia dzisiejszego nie przyszła, do dnia wczorajszego nie przyszła żadna odpowiedź z urzędu miasta, co z ulicą Matejki, czy energetyka ma robić tą dokumentację i wchodzić na roboty wymiany sieci energetycznej, powiedzmy w marcu, w kwietniu, i wtedy miasto wstrzymuje się z wszelkimi pracami na ulicy Matejki i wtedy mamy praktycznie wszystko kompleksowo wymienione, czy też miasto jednak takiej zgody nie wyraża i może niedługo na dniach po prostu no, będzie robiona ulica, będą robione chodniki, a za kilka lat będziemy rozkopywać wszystko od nowa. Rozkopywać chodniki, aha, wymieniać słupy i tak dalej. Na koszt i tak podatnika dalej. Kolejny raz i tak dalej. Panie tak Jarku, mówię. Jedna podstawowa sprawa. Dlaczego nie widzę tutaj nikogo z wydziału, po, nie wiem, inwestycji całej reszty, tylko pan się tym wszystkim zajmuje? Dlaczego, no. Dlaczego tak to jest? Kto za to odpowiada? Czy pan prezydent powinien, nie wiem, troszeczkę swoje własne służby, nie wiem, zobligować do tego, żeby się pojawiały, żeby to wszystko koordynować, bo z tego co widzę, to radny się tym zajmuje. No nie ma sprawy, ja się bardzo cieszę z tego, ale chyba nie wiem, czy do pana kompetencji to wszystko powinno należeć. Był jeden dzień, kiedy rozpoczęto pracę, właśnie firma rozpoczęła pracę na ulicy Matejki w związku z wymianą centralnego ogrzewania. Spotkałem dwie osoby z Wydziału Inwestycji, które były również zaniepokojone tym, że te prace idą tak wolno, i automatycznie dzięki temu, że te osoby były, pokazałem im właśnie sieć energetyczną, tak, słupy, w jakim stanie po prostu wyglądają na ulicy Matejki, przy ulicy Fałata, Kosaków. No dobrze, tak? No pani ale, pokazał. Ale sekundeczkę, może dokończę. Kiedy te słupy pokazałem, odpowiedź była jedna, no to należałoby zgłosić do inspektora nadzoru budowlanego. To odpowiedziałem, przepraszam, czy ja mam to wszystko zgłaszać? No jest pani tutaj, jest pan tutaj, widzicie to, to wy od razu powinniście te sprawy monitorować, tak? Jeżeli ta dokumentacja, powtarzam, wchodziła w 2012 roku, 25 stycznia, na przebudowę tej ulicy, to wtedy już trzeba było wziąć wszystkie firmy, tak? Zebrać się w jednym miejscu, przejść się tą ulicę, zobaczyć, jak sytuacja wygląda na tej ulicy, porozmawiać, usiąść do jednego wspólnego stołu, co należy zrobić, kiedy można to zrobić, jaki to będzie długi okres, i wtedy robimy tą ulicę po wykonaniu wszelkich spraw, tak jak mówię, wodociągowych, energetycznych, telekomunikacyjnych. Można było na przykład powiadomać jeszcze jakąś spółkę gazową, gdyż gaz tam również idzie. No niestety tak się robi na zachodzie. Ja po prostu tam pracowałem i tam jest niedopuszczalne, aby po prostu w ten sposób marnować środki finansowe to publiczne. Panie Jarku, to nie wiem, za co otrzymują pieniądze te wydziały? Za? Nie wiem. Za nazwę? Niech się pan mi nie pyta, za co dostają te pieniądze, bo uważam, że tych pieniędzy jest chyba za dużo marnowanych w tym mieście. Właśnie na takie inwestycje, na taki brak koordynacji. No mówię, takich przykładów można mnożyć. Przykład chociażby ulica Torowa. Ulica Torowa. Wiedziałem, że most Bryański nie będzie oddany, nie zamknięty w styczniu 2012 roku i jest szansa, są dokumentacje w PEWiKu, aby wykonać sieć kanalizacyjną, deszczówkę, jak również wodociąg w tej ulicy. Co się okazuje po wykonaniu nakładki, która no, była potrzebna, tak, na ulicy Torowej jako taki łącznik służący do objazdów. W 2013-2014 roku ta ulica będzie na całej długości rozkopana, gdyż tam właśnie będzie zakładana kanalizacja sanitarna i wodociąg.
no, no mówię, takich spraw można pokazywać wiele, tak? Czyli stąd się biorą te wszystkie koszty, stąd się bierze to całe zadłużenie miasta na 12 milionów złotych właśnie poprzez takie brak koordynacji i niewykorzystywanie umiejętności odpowiednich wydziałów. Proszę pana, ja wielokrotnie na sesji już powtarzałem swoje takie powiedzenie, takie motto życiowe, gdyż byłem sportowcem też i to motto no, powtarzam przez wiele, wiele lat, tak, od kilkudziesięciu lat, które brzmi: nie stać mnie, żeby robić źle. Niestety, no tutaj można się zgłębić po prostu więcej w tych słowach, co powiedziałem i nie raz tak widzę, że po prostu no chyba jako miasto Konin jesteśmy zbyt bogatym miastem, że potrafimy pewne rzeczy robić, czy robimy dwa, trzy razy, powtarzając po prostu dane inwestycje w danym miejscu. No chyba tak. Z drugiej strony tak się zastanawiam, może lepiej byłoby, gdyby pan się zajął, nie wiem, jakąś akcją a la opaski SOS, coś takiego i byłby pan bardzo popularny w środowisku, nie wnikał w pracę urzędników i tak dalej. Dziękuję panie Jarku. Dziękuję.